Fakty Elbląg, przegląd najważniejszych wydarzeń z ostatniego tygodnia. Wiadukt na Zatorze wywołał dyskusję podczas sesji Rady Miasta. Poszło o przejścia dla pieszych i rowerzystów. W zimę śnieg to nie nowina. Ratusz przypomina o obowiązku odśnieżania. Senator RP Jerzy Wcisła podczas konferencji zgłasza, iż władze miasta powinny pomóc elbląskiemu aeroklubowi i przekazać mu hangar wojskowy przy ulicy Lotniczej. Iskrzy na linii PO prezydent Wróblewski. W budżecie na 2017 rok nie uwzględniono propozycji zgłaszanych przez Platformę Obywatelską. Decyzją prezydenta miasta została powołana do życia Rada Naukowa Elbląskiego Parku Technologicznego. Budynek odkupiony przez magistrat od PZU do remontu. Koszt to prawie 700 tysięcy złotych. To już 25. jesień teatralna w szkole podstawowej numer 25. Kolejne zmagania aktorskie już za rok. Elbląski ratusz walczy z nielegalną reklamą i ulotkami. Rusza akcja Spam na ulicach szkodzi Twojemu miastu. Były komendant policji w Elblągu Marek Osik odnosi się do rządowego projektu ustawy dezubekizacyjnej. Twierdzi, że nie był funkcjonariuszem systemu totalitarnego. Radna Maria Kosecka postuluje do prezydenta miasta: zadbajmy o elbląskich kombatantów. Miasto traci finansowo na polityce śmieciowej. Jak rozwiązać ten problem? Są sprawdzone sposoby. Dlaczego nie ma woli włodarzy? Urząd Miasta przygotował tzw. koperty życia. Są darmowe i gotowe do odbioru. Ministerstwo Finansów zapewnia, elbląski oddział celny nie zostanie zlikwidowany. 3 grudnia na Placu Jagiellończyka odbył się event pod nazwą Mannequin Challenge. Prawa obywatelskie są łamane w Elblągu. Gdzie? Mamy raport. Pracownicy Elbląskiego Muzeum piszą list otwarty do Rady Miasta o finansowe wsparcie projektu remontu obiektu. 5 grudnia w PWSZ w Elblągu odbyła się konferencja pod tytułem Poprawa jakości wód Zalewu Wiślanego w aspekcie rozwoju gospodarki turystyczno-rekreacyjnej. Dziś wielkie rozświetlenie świątecznej choinki. Będzie również Mikołaj. Czekamy na Was na Starówce. Sprawca pobicia 11-letniego chłopca zatrzymany. Decyzją prokuratury został zwolniony. Z tego powodu Zbigniew Stonoga protestował przed elbląską prokuraturą. Pod EUCHE szukał prokuratorów, a spotkał się z policją. Jest efekt. Całą sprawę przejmuje gdańska prokuratura. Trochę śniegu i kolejne kolizje. Poślizg na obwodnicy i stłuczka na tysiąclecia. Noga z gazu. Flirt przez internet i kolejne oszustwo. Młoda elblążanka straciła 700 zł. Policja zatrzymała 40-letniego Marka L. W domu miał nielegalną hodowlę konopi. Szczegółowe informacje na Fakty Elblak.